nie zgodzę się, bo znaczy ja oczywiście wolę przyczepne tory i tak naprawdę nie miałem okazji startować jeszcze na przyczepnym torze na tym tłumiku, ale na twardym torze, w miarę twardym torze tej walki może być dużo więcej niż na torze przyczepnym. Nie jest to regułowo oczywiście, bardzo ciekawa koncepcja. Janusz Kołodziej w czerwonym, Matej Kus w niebieskim, Andreas Jonsson w białym i Jason Kramp w żółtym. Teraz Krampiemu będzie zdecydowanie trudniej. Jest na zewnętrznej. Jakie warunki teraz postawi Matej Kus? On na prowadzeniu chyba Krampi nie będzie miał większych problemów z wyprzedzeniem Mateja Czyskiego. Żużlowca pojechał szeroko, wyjeżdża szeroko. Co zrobi Matej Kus? Zostawia oczywiście miejsce przy płocie. Położył się na jego motocyklu. Świetną walkę tutaj czeski zawodnik nam prezentuje. Nie może ciągle przedrzeć się na czoło stawki. Jason Kramp teraz wyjechał szeroko, daje tym samym szansę do ataku jeszcze Andreasowi Jonssonowi. No proszę, jakbym to przewidział. Kus na prowadzeniu, a teraz Jonsson będzie drugi, a Jason Kramp będzie oszprycowany przez dwóch. Nie, zrzucił zrzutkę, przeszedł na wewnętrzną. Uporał się bardzo szybko z AJ-em, a teraz będzie gonił znowu Kusa. Apasjonujący wyścig, jakby na potwierdzenie twoich słów, równanie, nowe tłumiki i szaleństwo i wspaniałe osiągnięcie, bo zawodnicy, podobno jest to we wskazaniach FIM-u uwzględnione, jest lepiej, bo zawodnicy jeżdżą w kontakcie. Mniej się wyprzedzają, ale jeżdżą w kontakcie, a więc coś niesamowitego. Matej Kus ma 3, Jason Kramp ma 2, Andreas Jonsson ma 1 i bez punktów przyjeżdża do mety. Niestety już po raz trzeci dzisiejszego wieczora Janusz Kołodziej. O czym będziemy mówić? Czy o tym, że przewidziałeś sytuację pod względem atrakcyjności? Rzeczywiście tak jest. Niektórzy może sobie z tego żartują, kpią, ale rzeczywiście dystanse pomiędzy zawodnikami rywalizującymi na twardych torach, na nowych tłumikach są mniejsze. Zawodnicy są bliżej, ale co z tego, jak jeżdżą gęsiego 4 okrążenia i nikt nie ma nawet cienia szansy, żeby na przykład wyprzedzić drugiego, jeśli ten nie popełni błędu, nie pojedzie gdzieś z kołem w górze albo nie pomacha do narzeczonej na wyjściu z drugiego wirażu. No tak, nie jest to regułą, że twardy tor dla twardego, że będzie więcej walki, ale jeżeli jest ten tor zrobiony, że on się troszeczkę sypie, jeszcze to zrobione z głową, to tej walki będzie na pewno dużo więcej. A na torze bardzo przyczepnym, nie wiem, czy byłoby więcej walki, bo szprysa, która wylatuje spod tego koła, bardzo mocno hamuje i tej walki na pewno byłoby mniej. No tutaj mamy przykład tego, że... No właśnie, powiedzmy Grzegorz, proszę cię, żebyś skomentował tutaj przebudzenie się Mateja Kusa. Fantastycznie się dopasował. Tak, dobrze przyszedł ze startu tutaj i dobrze upilnował Jasona Krampa. Wytrzymał te ciśnienie, bo Jason cały czas chyba przez dwa kółka tutaj cały czas go atakował. I to nie przynosiło skutku i do Jasona tutaj dobrał się też Andreas Jonsson, który wykorzystał tutaj, że Jason próbuje cały czas jechać za Mateja Kusa. Wchodził tutaj, Andreas wchodził tutaj pod Mateja i zbliżał się po prostu do dwóch zawodników i stąd też ta walka się tutaj nawiązała na torze. Piękna walka w kontakcie, w coś fantastycznego. Dowiedziałem się ciekawej rzeczy tutaj o poczynaniach twoich chlebodawców.